Siemanko, ty Pablo. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, jestem traderem i prowadzę swoją społeczność tradingową, którą uważam za najlepszą w Polsce. A dzisiaj materiał, w którym porozmawiamy sobie o mentalności do rozpoczynania tradingu. Jak wielu z Was zadaje często pytanie, trading, jak zacząć? Jak zacząć trading? Od czego zacząć tradować? I tak dalej. I dzisiaj odpowiem na to pytanie, jak zacząć? I przy okazji nawinę Wam odnośnie mojej filozofii, odnośnie takiego myślenia właśnie ludzi, jak zacząć i zastanawianie się nad tym, jak zacząć, czy to w ogóle jest dobre podejście. Także co, przechodzę do materiału. Jeśli chodzi o rozpoczęcie tradingu. Jeśli chcecie zacząć trading, chciałem, żebyście mieli świadomość jednej rzeczy. Mianowicie, jeśli wchodzicie w trading, wyrzućcie z głowy, że każdego dnia, dzień w dzień będziecie zarabiać pieniądze. Na rynku zawsze macie okazję, żeby zarobić pieniądze, jednak nie zawsze tą okazję wykorzystacie do tego, żeby zarobić w danym dniu pieniądze. Chodzi o to, żeby statystycznie i długoterminowo zarabiać, a nie o to, żeby zarabiać codziennie określoną kwotę dolarów. Więc jeśli chcesz mieć pewność tego i gwarancję, że zarobisz na tradingu, to zmień profesję i nawet nie wchodź w trading. Kolejna rzecz, jaką chciałbym poruszyć odnośnie tego pytania, jak zacząć, tak? Jak to zrobić? Od czego zacząć tradowanie? Jeśli ktoś zadaje pytanie, jak zacząć i od czego zacząć, to na dobrą sprawę nie powinien tego pytania zadawać. Bo najważniejsze jest to, żeby zacząć. Jeśli zaczniesz, to dostaniesz odpowiedź na większość pytań, które ci się pojawiają. Wiele osób w dzisiejszych czasach zastanawia się nad tym, jak coś zacząć. Dajmy na to, chcą schudnąć. Jak zacząć odchudzanie? A każdy zna na to odpowiedzi. Każdy zna odpowiedź na to, jak zacząć. Więcej się ruszaj, mniej jedz. Proste zasady, tak? Każdy wie, co musi zrobić. Tak samo jest w tradingu. Jak zacząć? Każdy wie. Odpalić wykres. Zacząć. Po prostu zacząć się interesować. Zacząć czytać. Założyć konto na jakiejkolwiek giełdzie. Sprawdzić, jak działa obsługa MetaTradera, sprawdzić, jak działa obsługa danej giełdy, jak ustawia się dane zlecenie. Po prostu zacząć. Nie rozkminiać jak. I tworzyć idealny plan na to, jak zaczniecie tradować. Jak najbardziej. Stworzenie planu jest bardzo dobrym pomysłem i w długim terminie przybliży Was do osiągnięcia celu. Jednak optymalizowanie wszystkiego na samym początku na 100%, spuszczanie się nad tym, jak zacząć, planowanie 15 miesięcy w przód waszego planu na to, jak zaczniecie tradować i jak dzięki temu osiągniecie niezależność finansową i będziecie leżeć z laptopem na plaży, tradując i wstawiając zdjęcia na Instagrama, mija się z celem. Najważniejsze jest to, żeby zacząć. W dzisiejszych czasach jest jakaś obsesja na punkcie tego, jak coś zacząć, jak coś zrobić, jak zacząć coś robić. Tylko największy problem jest taki, że wielu z Was poświęca 5 miesięcy na to, by się zastanowić, jak zacząć, zamiast kurwa zacząć. Po prostu zacznij. Tyle. I na te wszystkie pytania, które się będą pojawiały w trakcie, będziesz mógł uzyskać odpowiedź. Bo na pytanie, jak zacząć, nie da się nawet odpowiedzieć w 100% zawsze tak samo. Bo co zacząć? Tradować? Wchodzisz i odpalasz pozycję. Ale będą pojawiały się następne pytania. Jak zarządzać kapitałem? Jak znaleźć strategię? Jak wykonać backtesting? To są pytania, na które trzeba znać odpowiedź. I na te pytania znajdziecie odpowiedź. Ale na pytanie, jak zacząć? Jest to pytanie na tyle, że tak powiem, bez sensu, że ciężko na nie odpowiedzieć. No jak zacząć? No odpalić, zacznij. Albo jak robić backtesting na FX Replay? Nagrałem o tym materiał. Wejdź, zacznij. Tyle i aż tyle. Pojawią się jakieś pytania w drodze. Google, wpisujesz, rozwiązujesz. Masz odpowiedź. Jest problem, jest rozwiązanie. Prosta zasada. Bardzo dużo z Was komplikuje totalnie podejście do jakiejkolwiek sprawy w życiu. Zastanawiacie się nad tym, jak stworzyć zajebiście idealny plan, ale w ogóle za tym nie idzie działanie. Wszyscy rozkminiacie plany, planowanie, a nic z Was nie działa. I potem się dziwicie, dlaczego nie osiągacie danego celu. To, co wyróżnia osoby, które osiągają zazwyczaj cel, od takich osób, które nie osiągają celu w tradingu, jest to, że za dużo myślą. W tradingu za dużo myślenia wcale nie oznacza lepiej. Prosty przykład. Jeśli ktoś ma
bardzo prostą strategię. Jest to, dajmy na to, FIBO i przecięcie średnich, ok? I to jest jego strategia. Przecinają się średnie, jest, dajmy na to, 618 FIBO, wchodzi w trade, ok? I to jest jego strategia. I on nie myśli o tym, że zaraz będzie wojna na Izraelu, że zaraz Putin zaatakuje Ukrainę. O niczym innym nie myśli. Nie myśli, że tam jest 10 fair value gapów, order blocków, metod ICT, SMC i innych gówien, które teraz są popularne i ludzie po prostu pod to grają. Tylko po prostu wchodzi w trade. Pojawiają się jego przewagi, on po prostu odpala trade i nie myśli. Nie tworzy idealnego planu. Ma stworzony prosty plan, prosty trading plan, który jest czytelny, zawsze jest powtarzalny i zawsze podejmuje decyzje w ten sam sposób. Są jego przewagi, nie myśli o niczym, odpala trade. I taka osoba zajdzie o wiele dalej w tradingu niż osoba, która siedzi, rozkminia idealny plan. Ile on teraz musi zaryzykować na dany setup? Czy to będzie 0,45, czy 0,39%? No bo statystycznie wyjdzie mu, dajmy na to, kilka procent zysku więcej w miesiącu. Zamiast skupić się na realizacji tego, co sobie założył. Dzisiaj jest straszna nagonka na optymalizowanie. Bardzo często to widać. Zoptymalizuj, zoptymalizuj, optymalizuj, optymalny, optymalny, nieoptymalny i tak dalej. Zamiast po prostu, kurwa, wziąć i zacząć działać. Ja rozpoczynałem swój trading, nie zastanawiałem się nad tym, jak optymalizować w 100% wszystko do każdego włoska na głowie, że tak powiem, z precyzją dentysty. Tylko po prostu wchodziłem, działałem, coś nie działało, wyciągałem wnioski, poprawiałem, tak? Błędy to jest największa lekcja i największa wartość, którą wyciągacie. Jeśli patrzycie na błędy jak na informację zwrotną, którą dostajecie, no to po prostu ją wykorzystujecie do tego, żeby budować ten plan. I go wtedy optymalizujecie na podstawie tych błędów, które zrobiliście. A nie, że wy nawet nie zaczęliście i wy już chcecie zoptymalizować cały plan, jak nawet nie zaczęliście nic robić. Nawet nie robicie tego 2 miesiące. I wy już chcecie mieć idealny plan działania. Podam wam jeszcze śmieszniejszy przykład. Bardzo dużo traderów ma problem z tym samym. Ok? I teraz podam wam bardzo śmieszny przykład, że tak powiem, który sam zauważyłem po osobach, z którymi współpracuję, o chęci posiadania indywidualnego planu dla każdego. Teraz wam coś wytłumaczę. Jeśli mamy osobę, która wpada w overtrading, zawiera w ciągu miesiąca 100-150 transakcji i mamy osobę, która wpada w overtrading i zamiast 150 zawiera 80 transakcji, czy taka osoba dostanie indywidualny plan każda z osobna? Otóż nie. Dlaczego? Bo nie jest wyjątkowa w żaden sposób. Większość ludzi ma problem z tym samym. Więc czy taka osoba, która robi 150 tradeów podczas overtradingu, a taka osoba, która robi 80 tradeów podczas overtradingu, niby połowa tradeów więcej, tak? Dostanie inny plan? Absolutnie nie. Musicie sobie uświadomić, nie jesteście wyjątkowi. Każdy ma problem z podobnymi rzeczami w tradingu i ten problem rozwiązuje się w bardzo podobny sposób. Bardzo prosty schemat jest też z planami treningowymi. Bardzo dużo osób, jak wchodzi w jakąś tam branżę fitness i tak dalej, szuka indywidualnych planów treningowych i mówi, że plan treningowy powinien być indywidualny. No ale dobrze, zastanówmy się nad tym. Jeśli ktoś ma słabe plecy, tak? To czy dostanie inny plan niż osoba, która ma słabe plecy? No odpowiedź brzmi nie. Więc po co wy tak się skupiacie na tym, żeby zoptymalizować swój proces w 100%, jak nawet nie zaczęliście? To jest po prostu zabawne. Bardzo dużo ludzi myśli, że są wyjątkowi w jakikolwiek sposób, a na dobrą sprawę nie różnimy się praktycznie od siebie, a jeśli się różnimy, to jakimiś tam rzeczami, że tak powiem, jednostkowymi. Nie chodzi mi tutaj, żeby rozkminiać o to, że każdy jest inny i tak dalej, tylko chodzi mi o to, jaki kto ma problem i jaki kto chce osiągnąć cel. Bo jeśli ktoś chce być najlepszym sprinterem na świecie, to prawdopodobnie dostanie taki plan, jak osoba, która też chce być najlepszym sprinterem na świecie i musicie sobie to uświadomić. Bardzo często szukacie tak zwanego chuja do dupy w optymalizacji rzeczy, które wam są kompletnie niepotrzebne i tracicie na to manę, że tak powiem. Także taki krótki materiał pogadankowy, krótkie przemyślenie z mojej strony dla was. Pozdrawiam was serdecznie, mówi dla was Pablo.
i słyszymy się w następnych materiałach.